Я давно мечтал оказаться 19 апреля в Варшаве. Илья Альтман, założyciel Rosyjskiego Centrum Badań i Edukacji o Holokauście. Dawno marzyłem o tym. Udało mi się być w Warszawie 19 kwietnia w rocznicę wybuchu powstania. I to, co mnie wzruszyło, to nieoficjalna ceremonia w żydowskim muzeum, ale ludzie z żółtymi kwiatami i symbolami przypominającymi gwiazdy Dawida, o których wiedziałem, że ich pomysłodawcą był Marek Edelman, jeden z przywódców żydowskiego powstania i według mnie strażnik pamięci o tamtych czasach. Gdy wieczorem spacerowałem po Warszawie, porównywałem sobie, jak by to wyglądało w Moskwie. Jakaś oficjalna akademia, która odbyła się w ciągu dnia, a wieczorem wszyscy żyją już swoimi sprawami. A w Warszawie widziałem ludzi w różnym wieku, także młodych, którzy spacerowali ulicami miasta z symboliką oddającą hołd ofiarom Holokaustu. Zrozumiałem wtedy, że dla Polaków ta nieformalna pamięć, której nie można w żaden sposób narzucić, ta pamięć o tragedii Żydów jest głęboko w sercach zwykłych ludzi. Dzięki współpracy z kolegami Polakami, którzy badają historię tamtych lat i opisują jej jasne i ciemne strony, nigdy nawet nie pomyślałem, że w Polsce, jak mówią niektórzy rosyjscy politycy, ktoś chce przeinaczyć historię. Że Polacy, jak u nas иногда говорят, хотят переписать историю. Księga Pamięci. Reportaż Macieja Jastrzębskiego. Holokaust to jest zagłada narodu żydowskiego. Profesor Katarzyna Persson, kierownik działu naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego. Czyli ludobójstwo, do którego dochodzi w czasie II wojny światowej, właściwie od samego początku, na ludności żydowskiej, głównie w Europie. I dochodzi do niego w różny sposób, to znaczy przez to, co my kojarzymy z Holokaustem, czyli przez ośrodki zagłady w Treblince, w Sobiborze czy w Bełżcu, ale też przez śmierć taką bardziej bezpośrednią, to znaczy śmierć, do której dochodzi przede wszystkim po lecie 1941 roku na froncie wschodnim i na wschodzie. Śmierć przez rozstrzelanie i przez mordowanie całych społeczności, przez rozstrzelanie głównie, tak. Od początku to było celowe działanie hitlerowców? To jest od początku działanie celowe, choć na początku nieco chaotyczne, to znaczy bardzo długo nie wiadomo, jak to zostanie wykonane, w jaki sposób prześladowanie ludności żydowskiej będzie wykonane, bo jest wiele planów związanych m.in. z wysiedleniem ludności żydowskiej z terenu Europy, ale od stycznia 1942 roku już wiadomo, jak to będzie wyglądało. Wtedy zaczyna się akcja Reinhardt, czyli już zupełnie planowana i zorganizowana akcja wymordowania Żydów w Europie. 7 dekad Jerozolimski Instytut Yad Vashem pracował nad zebraniem nazwisk 6 milionów Żydów zamordowanych podczas Holokaustu. Księga imion ofiar Holokaustu jest wyjątkowym wynikiem skrupulatnej i żmudnej pracy, która upamiętnia 4 miliony 800 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci, których dane zostały zebrane i odkryte na przestrzeni lat. Po raz pierwszy publicznie księgę pokazano światu na Górze Pamięci w Jerozolimie, w obecności ocalałych z Holokaustu. To tam znajduje się ogród, w którym każde drzewo chlebowca jest hołdem oddanym osobie ratującej Żydów w czasie II wojny światowej. Najwięcej drzew nosi imiona Polek i Polaków. Janina Eker urodziła się w Krakowie w 1932 roku jako córka Dawida i Sary Lajmanów. Miała dwóch starszych braci, Ryszarda i Olka. Wraz z wybuchem II wojny światowej ojciec Dawid i jej brat Ryszard uciekli do Lwowa, gdzie zostali zatrzymani przez Sowietów i zesłani na Syberię. Janina pozostała w Krakowie z matką i bratem Olkiem. Po wypędzeniu z miasta wraz z innymi Żydami zostali przewiezieni do Wieliczki.
Matce Janiny udało się wysłać telegram do znajomych Polaków w Krakowie, Józefy i Tadeusza Latawców, którzy przybyli na miejsce i wzięli Janinę pod swoją opiekę. W obawie przed denuncjacją para przeniosła Janinę do klasztoru we wsi Staniątki, gdzie dziewczynka pozostawała do końca wojny. Po wojnie Janina zamieszkała u Latawców. Gdy do miasta wrócili także jej rodzice i brat Ryszard, rodzina Ekerów w 1949 roku wyemigrowała do Izraela. My nie znamy wszystkich nazwisk ofiar Holokaustu. Tak, oczywiście nie znamy. Nie znamy dlatego, że te nazwiska nie były zapisywane. To znaczy ludzie, którzy ginęli w Treblince na przykład i 300 tysięcy mieszkańców Warszawy, którzy zostali zamordowani w Treblince, ich nazwiska nie zostały nigdzie zapisane. To znaczy nie było ani list wywozowych, ani list, które były spisywane w momencie, kiedy ci ludzie byli umieszczani w wagonach, ani nie byli spisywani w momencie dotarcia do obozu. Oni szli prosto na śmierć. Więc ich nazwisk nigdzie nie ma. Tak samo z tymi, którzy byli mordowani na wschodzie, czyli tym, którzy byli rozstrzeliwani. W większości przypadków nie było nigdzie spisywanych list ludzi, którzy zostali zamordowani. Dlatego tak ważne zaraz po wojnie było spisywanie ich nazwisk. I to było spisywanie zarówno jako ustalanie faktu historycznego i ustalanie nazwisk ludzi, którzy zginęli, ale również jako wymóg religijny i kulturowy zapamiętywania nazwisk ludzi, którzy nie żyją. Centralna Żydowska Komisja Historyczna robiła to już od 1944 roku, rozpoczęła w Lublinie w 1944 roku jeszcze. Tak samo od początku lat 50. robił to Yad Vashem, podobne projekty były też robione we Francji. Właściwie zaraz po wyzwoleniu, wszędzie, gdzie znajdowały się większe społeczności żydowskie, gdzie organizowano jakiegoś rodzaju komisję historyczną, w Monachium na przykład wśród uchodźców żydowskich, właściwie z całej Europy, którzy tam się zgromadzili, natychmiast przystępowano do zbierania informacji, jakiegoś rodzaju kart pamięci, gdzie spisywano nazwiska osób zamordowanych i okoliczności ich śmierci. Szlomo Perel urodził się w Niemczech w 1925 roku. W 1936 jego rodzina przeniosła się do Łodzi. Po wybuchu II wojny światowej Szlomo wraz z bratem uciekli na wschód, na tereny Związku Radzieckiego. Szlomo został zabrany do domu dziecka w Grodnie. Po niemieckiej inwazji na Związek Sowiecki w 1941 roku został schwytany przez hitlerowców i aby chronić swoje życie, przyjął tożsamość etnicznego Niemca. Powołano go do niemieckiej armii jako tłumacza, a później wysłano do obozu Hitlerjugend w Niemczech. Po wyzwoleniu spotkał się z bratem, który przeżył Dachau. Obaj wyemigrowali do Izraela. Okupowanej po II wojnie światowej przez Związek Sowiecki Polsce, władze z Moskwy próbowały narzucić historyczną linię propagandową. To przede wszystkim kłamstwo katyńskie i tuszowanie stalinowskich zbrodni, ale również wymazanie z pamięci Holokaustu. Polacy nie dali się złamać i pamięć o zbrodniach II wojny światowej, zarówno hitlerowskich, jak i sowieckich, przetrwała, a nawet przesączyła się do środowisk żydowskich w Rosji. В Советском Союзе еще это был декабрь 91 года. Илья Альтман, założyciel Rosyjskiego Centrum Badań i Edukacji o Holokauście. Gdy w Związku Sowieckim w grudniu 1991 roku zostało utworzone naukowo-edukacyjne Centrum Holokaust, które stworzyliśmy wspólnie z historykiem i filozofem Michałem Geftarem, to w naszym kraju nie tylko nie znano słowa Holokaust, ale rzeczywiście stosunek do cywilnych ofiar wojny był gdzieś na drugim planie. Nie tylko do Żydów, ale do wszystkich ludzi, którzy znaleźli się pod okupacją. Lubych ludzi, którzy okazali się w okupacji.
Nie poszczęśliwiło się w środku 90-tych godów. Miałem szczęście w połowie lat 90. być wielokrotnie w Warszawie w Żydowskim Instytucie Historycznym, przyjaźnić się z jego ówczesnym dyrektorem Feliksem Tychem i przykład działalności tego instytutu, zarówno w Polsce Ludowej, jak i we współczesnej Rzeczypospolitej, zawsze był i będzie dla mnie przykładem tego, jak należy chronić pamięć o Holokauście. Napisałem kiedyś czarną księgę Holokaustu, w której autorem rozdziału o powstaniu warszawskim w getcie był Bernard Mark, także jeden z wcześniejszych dyrektorów waszego instytutu. A podkreślę, że do lat 90. w ZSRR bardzo mało wiedziano o powstaniu żydowskim w Warszawie. I w naszej stronie krajnie mało вообще znali do начала 90-tych godów об этом восстании. Batrzeva Dagan urodziła się w Łodzi w 1925 roku. Jej ojciec, Szlomo Fischel, był właścicielem warsztatu tkackiego, a matka Fajga krawcową. Batrzeva miała 5 braci i 3 siostry. Kiedy wybuchła wojna, cała rodzina uciekła do Radomia. Po kilku miesiącach Niemcy zamknęli ich w miejscowym getcie. W sierpniu 1942 roku rodzice Batrzewy, Getta i starsza siostra trafili do Treblinki, a ona z siostrą Sabiną przedostała się do Rzeszy. Tam została zamordowana Sabina. Batrzewa była więziona w 6 obozach, a w maju 1943 roku została wysłana do Auschwitz-Birkenau. W styczniu 1945 roku przeniesiono ją do obozu w Ravensbrück, a później Malchow. W maju 1945 została wyzwolona przez aliantów. Batrzewa wyemigrowała do Izraela w 1945 roku. Historia Holokaustu to bardzo bolesny temat. Zachowanie tej pamięci jest niezwykle ważne. Odwiedzałem wielokrotnie memoriał Auschwitz-Birkenau, który daje niesamowite możliwości zagłębienia się w historię i ten temat. To ogromna możliwość, конечно, погружения в этой тему. Dla mnie jest zrozumiała niechęć Polski do tego, aby ktokolwiek na świecie używał sformułowania polski naród ponosi odpowiedzialność, powołując się przy tym na działania jednego człowieka. Żydzi powinni to doskonale rozumieć. Przecież to my, naród żydowski, od tysięcy lat słyszeliśmy, że rozpięliśmy Chrystusa na krzyżu, że zorganizowaliśmy rewolucję komunistyczną, że to my zbudowaliśmy gułagi. Ale przecież nie cały naród żydowski odpowiada za te czyny. I dlatego powtórzę, Żydzi powinni doskonale rozumieć, że tego typu ziarna są pierwszymi zalążkami antysemityzmu czy jakiejkolwiek innej fobii. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że ani w kulturze, ani w nauce nie można wykluczyć badania działań konkretnych jednostek, ale nie można tego odnosić do całego narodu. Odwołam się do moich własnych tekstów. W Encyklopedii Holokaustu na terytorium ZSRR napisałem o Żydach kolaborantach i moje podejście jest takie do tych spraw. Lepiej samemu o tym powiedzieć, niż żeby mówili o tym inni. Nasz podchód jest absolutny. Lepiej my o tym powiemy, niż ktoś drugi. Paweł Szelach urodził się w Czechosłowacji w 1938 roku jako syn Artura i Jolany Schlesingerów. Wraz z rozpoczęciem deportacji słowackich Żydów w 1942 roku jego rodzina przeniosła się do miasta Nitra, gdzie jego ojciec pracował w cegielni, która służyła jako obóz pracy. Później złapano jego rodziców i wywieziono do Auschwitz-Birkenau. 6-letni wówczas Palo i 10-letni brat Szmulik przemaszerowali dziesiątki mil, aż dotarli do farmy należącej do ich krewnych. Po miesiącu przebywania tam na własną rękę zostali złapani, wysłani do obozu koncentracyjnego Sered, a stamtąd na początku listopada 1944 roku do Auschwitz-Birkenau. Zwolnieni w styczniu 1945 roku wyemigrowali do Izraela.
Yad Vashem rozpoczął zbieranie nazwisk osób ocalałych i nazwisk tych, którzy zostali zamordowani w momencie, kiedy został założony, czyli na początku lat 50. już. W dużej mierze ci, którzy rozpoczęli ten projekt, to były osoby, które ocalały na terenie Polski. To byli emigranci żydowscy z Polski, którzy wyjechali w latach 40. czy na samym początku lat 50. Wśród nich między innymi ocalała z getta warszawskiego Rachela Auerbach, która była członkiem grupy Onek Szabat, Archiwum Engelbluma, które tą akcję zbierania nazwisk prowadziło już w czasie wojny, tak? Czy właściwie pierwszy taki projekt dokumentacyjny był? W naszej stronie ukorzeniło słowo sочетание Oświęcim. W moim kraju zakorzenił się zwrot Oświęcim w odniesieniu do hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz. To określenie było zrozumiałe dla wszystkich w Związku Sowieckim. I powiem z własnego doświadczenia jako historyk. Myśmy inaczej nie pisali. Zawsze używaliśmy tego słowa Oświęcim, ale jakieś 7 lat temu zrozumieliśmy, że powinniśmy nazywać to miejsce Auschwitz. I obecnie we wszystkich naszych publikacjach, uroczystościach rocznicowych i organizowanych przez Centrum Holokaustu Dniach Pamięci używamy nazwy Auschwitz i w nawiasie Oświęcim, aby wyróżnić, że jest polskie miasto Oświęcim i nazistowski niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. I dlatego zrozumiałe są dla mnie zapisy polskiej ustawy i niezwykła waga podkreślenia, że były to obozy nazistowskie, niemieckie na terytorium Polski. Trzeba nie mieć zielonego pojęcia o nazistowskim systemie eksterminacji, aby używać zwrotu polskie obozy śmierci. Dobrze powiedział kiedyś jeden z niemieckich polityków, nie pamiętam kto, nie trzeba z nas zdejmować tej odpowiedzialności za Holokaust, który myśmy zorganizowali i przeprowadzili i do którego się przyznajemy. I dodam, że nie można zrozumieć historii Holokaustu bez znajomości historii II wojny światowej. No i wojny nie można pojąć bez historii Holokaustu. Żydowski Instytut Historyczny kontynuuje bardzo te tradycje Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, czyli zbierania relacji. U nas jest 7 tysięcy ponad relacji w tym momencie osób, które ocalały i w większości z tych relacji, oni nie opowiadają tylko o swoim losie, ale oni opowiadają też o wszystkich tych, którzy zostali zamordowani z ich rodzin. I to jest ogromnie ważne dla nich i emocjonalnie i właśnie i również jako ustalenie historycznych faktów. Czy o tym wiedziano w ZSRR? Czarną księgę, którą Wasilij Grossman i Ilja Ehrenburg przygotowali do druku i która prezentowała te przykłady konkretnej pomocy Polaków w ratowaniu Żydów, odłożono na półkę. Ona ukazała się dopiero, i to ocenzurowana, w ostatnich dniach Związku Radzieckiego. Była w 1968 roku przygotowana do druku książka historyka Aleksiejewa o powstaniu w warszawskim getcie, ale nie wydano jej w okresie ZSRR. I jako ciekawostkę podam, że badając dokumenty tamtego okresu dowiedziałem się, że Bernard Mark napisał książkę na ten sam temat także w latach 60. I w ZSRR od razu przetłumaczono ją na język rosyjski. I w 1964 roku wydano zakaz publikowania tego dzieła, a przypomnę, że było to przed wojną sześciodniową i przed gomułkowskimi prześladowaniami Żydów. Decyzję podjęło KC KPZR, uznając, że Polacy pomagający Żydom to wymysł syjonistycznej propagandy. A podpisał się na tym dokumencie Aleksander Jakowlew, człowiek, którego trudno byłoby podejrzewać o antysemityzm, bo 6 lat później stracił stanowisko za publikację własnego tekstu krytykującego antyżydowskie nastroje. Taka była w ZSRR ogólna tendencja ukrywania informacji. I przychodzą lata 90. i wszyscy poznajemy Jana Karskiego, Irenę Sendlerową i innych ludzi, którzy zostali uznani za sprawiedliwych wśród narodów świata. Wtedy też szerokie kręgi naszego społeczeństwa dowiedziały się o Instytucie Yad Vashem i o tym, że największa liczba sprawiedliwych to właśnie Polacy.
noc. Zapytał pan wcześniej, cośmy wiedzieli na ten temat w ZSRR i przypomniał mi się obraz zatytułowany Brzeskie getto. Jego głównym bohaterem był żydowski chłopiec, który przeżył tragedię Holokaustu. W Brześciu przed wojną mieszkało 25 tysięcy Żydów. Po wojnie doliczyliśmy się 19 osób. Jedną z nich był właśnie ten chłopiec, który został później znanym poetą i nazywa się Roman Lewin. Teraz najważniejsze. Poeta Roman Lewin ocalał dzięki Polce, która nazywała się Floria Budziszewska. To ona uratowała go przed rozstrzelaniem, założyła mu na szyję krzyżyk i mówiła wszystkim, że jest jej synem. I wspólnie ze swoim prawdziwym synem chroniła go przez całą wojnę. Lewin napisał o niej wiersz, który poznał cały Związek Sowiecki, więc każdy, kto chciał coś wiedzieć o tym, jak Polacy ratowali Żydów, mógł się tego dowiedzieć. Wszyscy czytaliśmy tę książkę i ten wiersz i nikomu z nas, nawet Lewinowi, nie przyszło do głowy, że jest Instytut Yad Vashem i tytuł Sprawiedliwy wśród narodów świata. I dopiero gdy na początku XXI wieku nasz Instytut rozpoczął program konferencji naukowych poświęconych Holokaustowi, pojechaliśmy do Brześcia, nagraliśmy wywiad z ludźmi i złożyliśmy odpowiednią dokumentację w Jerozolimie. I bardzo szybko tej kobiecie, Polce, nadano tytuł Sprawiedliwa wśród narodów świata. I wkrótce jej przyswoili zwanie Prawiednik narodów świata.